Hej kochani, w dzisiejszym filmiku poodpowiadam trochę na Wasze pytanie, które zostawiliście mi pod ostatnim filmikiem i z góry. Chciałam Wam ogromnie podziękować za tak przemiłe przyjęcie. Szczerze Wam powiem, że nie spodziewałam się, że tyle osób obejrzy ten filmik, ponieważ już przez tyle miesięcy nie nagrywałam i wiem, że YouTube też zazwyczaj nie pokazuje filmików od osób, które tak nie wrzucają regularnie, więc nawet nie byłam pewna, czy w ogóle dostaniecie powiadomienie, że ten filmik się pojawił, więc kompletnie się tego nie spodziewałam i jestem niesamowicie wdzięczna, że nadal tutaj ze mną jesteście i wyczekujecie tych filmików. To po prostu zrobiło mi się tak ogromnie miło i dziękuję Wam cieplutko. Ale tak, w dzisiejszym filmiku skupię się głównie na Teksasie, ponieważ pojawiły się pytania o Teksas, dlaczego się tutaj przeprowadziliśmy, więc ogólnie wszystko o Teksasie i o naszej przeprowadzce. I planuję także nagrać oddzielny filmik Q&A z odpowiedziami na Wasze pytania. Spytam się na Was o pytanie na Instagramie zaraz po tym, jak opublikuję ten filmik, żeby po prostu wszyscy mieli okazję zadać pytanie. Tak więc nie będę już dalej przedłużała. Pierwsze pytanie, które tutaj dostało najwięcej polubień, jest od Akmeleny. I Akmelena napisała: fajnie, że wróciłaś, może to obleśne, ale ja bym chciała filmik o tych jaszczurkach, co gubią ogony, i robalach, i w ogóle takie smaczki z Teksasu. Dla mnie to egzotyka i raczej nie zabawię w tym Teksasie, a dlatego ciekawi mnie, jak ludzie tam żyją na co dzień, jakie mają problemy i zwyczaje, w ogóle dlaczego Teksas. Do Teksasu przeprowadziła się rodzina mojego męża i on po prostu tęsknił i chciał być bliżej nich, więc postanowiliśmy, że się tutaj przeprowadzimy i nie wiemy tak naprawdę, jak długo tutaj zostaniemy, że przeprowadzką, gdy na ten temat rozmawialiśmy, to plan był taki, że zostaniemy tutaj na rok, na dwa, później zobaczymy, po prostu było to, wiedzieliśmy, że będzie to taka przeprowadzka tymczasowa, co prawda kupiliśmy tutaj dom, więc to może się zmienić. Zobaczymy. Na razie ja osobiście nie mam tutaj żadnych takich swoich znajomych, co jest dla mnie dosyć dużym problemem i strasznie tęsknię za LA, za moimi znajomymi, przyjaciółmi w LA. Brakuje mi po prostu takiego kontaktu z nimi osobistego, bo mam nadal kontakt, wiadomo, przez komputer, przez telefon, ale to jednak nie jest to samo i wiecie, rodzinę mam w Polsce, znajomych mam w LA, a jestem w Teksasie, więc nadal to jest jak gdyby dla mnie no taka nowa sytuacja, do której się jak gdyby oswajam się nadal z tą nową sytuacją. Przyznam Wam się szczerze, że pierwsze miesiące po przeprowadzce tutaj były dla mnie bardzo ciężkie emocjonalnie. Po prostu moja, jak gdyby nie spodziewałam się, że aż tak bardzo przeżyję to emocjonalnie, tą przeprowadzkę. I nadal jak gdyby się przyzwyczajam do tej sytuacji, do mojego nowego życia tutaj. I tak, no zobaczymy, jak z tym będzie. Jak na razie tutaj zostaniemy na przynajmniej kilka kolejnych miesięcy, a plan jest taki, by zostać no, kilka lat przynajmniej. Jeśli chodzi o moje takie wrażenia, spostrzeżenia, jeśli chodzi o ludzi tutaj mieszkających, większość po prostu, nie wiem, wydaje mi się, że są bardziej szczęśliwi. I to też może być związek z tym, że po prostu życie w Teksasie jest tańsze. Domy są tańsze, ogólnie no takie wydatki miesięczne, wszystko jest po prostu nieco tańsze. Nie powiedziałabym, że jest o wiele tańsze, ale no też trzeba brać pod uwagę to, że nie ma tutaj podatku od zarobków. Podatki za to od nieruchomości są o wiele droższe niż w Kalifornii, no ale też domy są tańsze, więc tak naprawdę wychodzi na to samo. Ale tak, obserwując po prostu przez te ostatnie kilka miesięcy Teksańczyków i właśnie życie tutaj, to mam wrażenie, że ludzie tutaj po prostu mają więcej takiego
chillu, no. Po prostu mniej stresu jest. Życie jest takie wolniejsze. I jeśli chodzi o robaki, to też to jest tak naprawdę nasza wina, ponieważ nie zatrudniliśmy tak zwanego pest control. To są po prostu usługi, a przychodzi raz na kilka miesięcy osoba, która spryskuje z zewnątrz dom i przez to później te robaki nie wchodzą do domu. To jest jak gdyby taka bariera i to działa. Wiem, że to działa, ponieważ u rodziców Antka, jak mieszkaliśmy, to oni mieli właśnie osobę, która do nich przychodziła co kilka miesięcy, to zazwyczaj co 3 miesiące i im po prostu spryskiwali dom z zewnątrz i później te robaki nie wchodziły. Co do jaszczurek, to nie działa na jaszczurki. Jaszczurki nadal mogą wejść do domu, więc trzeba właśnie, jak ktoś mi tutaj napisał w komentarzu, że właśnie trzeba mieć siatki na oknach i tak samo szybko, ale to bardzo szybko, zamykać drzwi, bo jak jaszczurka siedzi pod drzwiami i otworzycie drzwi, no to wpadnie wam. Tak to zazwyczaj jest. Więc to jest tak naprawdę moja wina, nasza wina, że tutaj nie spryskaliśmy domu od razu, bo to jest po prostu standard w Teksasie. Będę szukała jakiegoś dobrego produktu i zastanawiam się, może sama się za to zabiorę i spryskam, ponieważ dzwoniliśmy do jednej firmy, i nam powiedzieli, że musimy podpisać z nimi kontrakt na rok i oni będą przychodzić co 3 miesiące, ale my będziemy im płacić co miesiąc. I ja tak, no dobra, a co jeśli, no nie wiem, oni nie będziemy zadowoleni z ich usług, no jak gdyby podpisaliśmy z nimi kontrakt i przez rok oni muszą tutaj przychodzić. No, nie czuję się z tym za bardzo komfortowo, choć wiem, że to jest standard, ale wiecie, wolę po prostu sama poszukać produktu i zobaczyć, czy może sama będę w stanie się tym zająć. I kolejna rzecz, o której chciałam wspomnieć, bo zauważam, że dużo osób w Polsce ma takie negatywne nastawienie do Teksasu. A i w ogóle przepraszam was, dzisiaj jest strasznie wiecznie, więc jeśli słyszycie jakieś dziwne odgłosy, to przepraszam was z góry. Mam otwarte okno, bo jest bardzo ciepło, jest po prostu wiecznie, więc mam nadzieję, że tego nie słyszycie, ale chciałam wspomnieć. Więc tak, jeśli chodzi o nastawienie Polaków do Teksasu, mam wrażenie, że jest negatywne. I nie wiem dlaczego, i chyba chodzi o wiecie, kiedyś był taki serial na Polsacie. No i oczywiście zapomniałam nazwy, z Chuckiem Norrisem. I chyba dlatego po prostu jak ktoś słyszy w Polsce Texas, to od razu się kojarzy z tym serialem i z takimi no po prostu jajami. Ale teraz ja powiem wam szczerze, że Texas jest dosyć modnym stanem. Oczywiście to nie jest Kalifornia, to nie jest Nowy Jork czy Floryda, ale dużo osób przeprowadza się do Teksasu, bo jest to po prostu wszystko, tak naprawdę. Wszystko, co miałam w LA, i nawet więcej, jeśli chodzi właśnie o sklepy czy restauracje, to szczerze wam powiem, że jest to wiele więcej takich naprawdę fajnych restauracji i jedzenie, powiedziałam, że tutaj jest tak samo dobre, jak i nie lepsze niż w LA. Nie spodziewałam się, że to powiem, bo po prostu miałam wrażenie, że restauracje w LA są super. Ale tutaj po prostu chyba przez to, że też Texas jest stanem, który naprawdę stara się pomagać właśnie biznesom i więc dużo osób tutaj ma swoje własne biznesy i to sprzyja ich rozwojowi, więc myślę też, że dlatego po prostu powstaje tutaj jeszcze więcej właśnie takich małych biznesów czy restauracji i Texas teraz jest dosyć takim fajnym miejscem do zamieszkania. Więc chciałam o tym wspomnieć, bo mam na to wrażenie, że ludzie kojarzą Teksas z takim Teksasem sprzed 20-30 lat, ale naprawdę tutaj się dużo zmieniło i w szczególności Dallas, taką dużą różnicę ja pomiędzy właśnie Dallas i Austin ja widzę, to to, że w Austin są korki. I dużo osób się z Kalifornii przeprowadza, myśląc, że nie będzie korków, ale nie, w Austin są korki po prostu. Za to w Dallas, od kiedy się tutaj przeprowadziliśmy, nie przypominam sobie, żebyśmy siedzieli w korku. I podróżowaliśmy bardzo często do Dallas, do centrum miasta, korków nie było, a w szczególności tutaj też na obrzeżach, gdzie no, ludzie
jak gdyby komunikują się z różnymi miastami właśnie na obrzeżach właśnie Dallas i nie ma żadnych korków, co jest super. Oni jak gdyby się przygotowywali już do tego chyba przez lata, że tutaj dużo osób się przeprowadzi faktycznie. Są przygotowani, więc to jest duży plus właśnie mieszkania, że nie ma korków, jest dużo super restauracji. Nadal oczywiście ceny domów wzrosły w przeciągu ostatniego roku, chyba czytam ostatni artykuł, 25% ceny domów wzrosły w okolicach Dallas, więc jest tutaj jednak o wiele drożej niż było, jednak nadal jak gdyby jest taniej niż w Kalifornii, więc no, ludzie się tutaj nadal przeprowadzają. Więc jeśli chodzi o tego typu rzeczy, spoko ludzie, przyjaźni do siebie nastawieni, pomocni, brak korków, super restauracje, bardzo łatwo się dostać do wszystkich tutaj okolic Dallas, więc naprawdę nie ma żadnych problemów, jeśli cokolwiek chcecie, to dostaniecie tutaj w Dallas. Hej, właśnie edytuję ten filmik i postanowiłam, że zakończę go w tym momencie. Wiem, że nie udało mi się odpowiedzieć na więcej pytań, ale nadal planuję odpowiedzieć na pytania, które pojawi się pod ostatnim filmikiem. I jeśli nie udało Wam się jeszcze zadać Waszych pytań, to nadal możecie to zrobić pod tym filmikiem i także planuję Was się spytać o pytania na Instagramie, więc każdy powinien mieć okazję zadać pytania. I tak, chcę po prostu zrobić to w nieco innym formacie, bo ostatnie Q&A miało chyba ponad 40 minut, a nie chcę Was zanudzać, więc mam nadzieję, że takie nieco krótsze filmiki z odpowiedziami na Wasze pytania będą Wam odpowiadać i to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Pa, pa!